Niech pani pisze. Zespół adwokacki Dyskrecja. A niech już pani lepiej pisze fiórem. Wcisłeś zapis cenzury? Wcisłem. Jakbym miał trochę bardziej krzaczaste brwi, to byłoby lepiej, by mi ta lampka tak nie blindowała. Czekaj, bo chyba już jesteśmy na antenie, wiesz? Dobra, zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. No dziś trochę o branży filmowej, która na tle coraz lepszych wyników ekonomicznych kraju ma się jeszcze lepiej i notuje kolejne sukcesy, o czym świadczy, prawda, festiwal w Gdyni. No nic dziwnego, ponieważ jedno i drugie wynika z faktu, że coraz więcej osób w Polsce kręci. O ile w gospodarce liczą się przede wszystkim wyniki finansowe i możliwość wyjścia na swoje, czasem za kaucją, tak, to w sztuce filmowej obok pożądanego sukcesu komercyjnego nadal w cenie są walory artystyczne dzieła. W tym roku na największych festiwalach mających charakter przeglądów konkursowych, w tym na Festiwalu Filmowym w Gdyni, postanowiono przyznać cały szereg nagród dodatkowych i pozaregulaminowych. Tak, no oczywiście mających na celu uhonorowanie tych, których praca wpływa ostatecznie, choć czasem w sposób pośredni, na kształt dzieła i jego odbiór. Nagrodzeni zostaną m.in. producenci krzeseł reżyserskich. No, oceniana będzie także barwa sztucznej krwi, stopień estetyzacji seksu ekranowego oraz nietoksyczność środków służących do charakteryzacji, przede wszystkim kleju do mocowania wąsów i owłosienia na klatce piersiowej. To ciekawe, wiesz? Co? Te wąsy na klatce piersiowej. Ale tak to brzmi w regulaminie festiwalu. To jest litera prawa. Kapisci? Kapisko. Ciekawostką będzie też przyznanie orłów dla najlepszych filmów pominiętych najbardziej niesłusznie w nagrodach na poprzednich festiwalach. Zechciejmy trochę zatrzymać się na chwilę bardziej szczegółowo nad niektórymi kategoriami konkursowymi. Dzięki uprzejmości organizatorów festiwalu przedstawiamy teraz Państwu nominacje do nagrody w kategorii Kaszel z Offu. Tak, na początek kaszel z noclegowni dla obsługi pociągu Pendolino z filmu Tam i z powrotem z torbą. Tak, a teraz kaszel z produkcji francusko-polskiej Mon Amour. Notabene tytuł tego filmu przetłumaczono u nas błędnie jako Mój Amour. No proszę bardzo. Tak, dziękuję. I nominacja trzecia, kaszel cyborga z filmu science fiction pod tytułem NATO zwycięża. No, to jest niezłe. Szanse w rywalizacji mają także aktorzy i aktorki za niepokazywanie się na planie i za role trzecio-, czwarto- i pięcioplanowe. Uhonorowane zostaną także niezrealizowane scenariusze i produkcje, którym odmówiono finansowania. Ale o tym porozmawiamy z twórcami już po festiwalu. Obok regulaminowych nagród dla autorów zdjęć przewidziano także wyróżnienia za poszczególne elementy techniki operatorskiej. Na przykład za pokazanie tylko jednego kolana w planie amerykańskim, prowadzenie ostrością i zbliżenie. O, zwłaszcza zbliżenia. Ta ostatnia kategoria wymaga bliższego omówienia, no bo to nowość. Przede wszystkim należy podkreślić, że wbrew głosom sceptyków i oponentów, kategoria ta nie będzie raczej budziła przewidywanych przez nich kontrowersji, ponieważ wszystkie prezentowane zbliżenia będą, przynajmniej w tym roku, jeszcze heteroseksualne. No, poza tym do oceny przedstawiono ujęcia ze zbliżeń próbnych, w których z aktorkami czy aktorami współgrali reżyserzy i reżyserki. No i to gwarantuje wysoki poziom artystyczny konkurencji. Niestety organizatorzy w tym przypadku nie zgodzili się na przedstawienie Państwu ścieżki dźwiękowej z nominowanych zbliżeń. Znajdziecie je Państwo i ścieżkę dźwiękową i te zbliżenia w internecie, ponieważ wyciekły. No, tak same z siebie. Zbzuka łąski pachnącej błyskawicą, z kropel deszczu i greckich pletni, z pary butów pod łóżkiem i księżyca składa się mój sen nocy letniej. Ach, ty tanio tej nocy niebieskiej, kocha ciebie tkacz spodek Robert. On nie tylko rozdartą sukienkę, on dla ciebie zaceruje wodę z ogniem. Kilka łokci pajęczyny i blasku, dobra igła z nitką i naparstek, a zobaczysz cudowna szpaczko, co potrafi zakochany majster.
oczami kamyki. Podchodzę na brzeg oceanu. Jak liść w tamaryszku drży niebo, pozorny ruch planet trwa i skrzypiąc obraca się ziemia, a w samym środku ja. Maku okruszy lęku i z okrętu płynącego za okrętem, z garści wiatru i gwiazdy Wenus składa się mój sen nocy letniej. Wyjdź za tkacza, to zacny fachowiec, będziesz miała jak wielka pani meble, obrus i srebra stołowe w jego tkalni jesiennej tytanią. A ty gubisz kolczyki w trawie albo naga kąpiesz się w rosie, co dla ciebie wzdychający krawiec lub ryczący z miłości osieł. Stopami kamyki podchodzę na brzeg oceanu. Jak liść tamaryszku drży niebo, pozorny ruch planet trwa i skrzypiąc obraca się ziemia, a w samym środku ja. Puk, puk. Czy to jest zespół Adwokacki Dyskrecja? No tak, tak, no proszę, udzielamy porad w każdym zakresie, w każdej dziedzinie, na każdy temat i za każde pieniądze. Witam, panie Jacku, witam. Dzień dobry, ale czy ja dobrze słyszę? Za każde pieniądze? Czy to jest jakaś akcja darmowych porad prawnych? No, każde pieniądze to nie znaczy żadne. Aha. No, mamy jeden warunek, gotówka. Tak, ja wiem, wiem. Notorycznie zepsuty terminal. A wie pan co? A tutaj obok, dosłownie drzwi w drzwi, jest tani serwis terminali do obsługi kart. To może by... Tani, no. Tani? To poproszę tani. O adres. No, jeżeli robią tanio, to na pewno kiepsko i pewnie oszukują na podatku, fakturach, VAT-ie. No to z czym dziś przychodzi mój ulubiony klient? Tak, dla pana to ja jestem ulubiony, tylko wie pan co? Ja się coraz gorzej czuję w tej roli. No. Mnie to uwiera. Po prostu... Panie mecenasie, nie moglibyśmy się czasem zamienić? No. No, może potrzebuje pan na przykład sprawnego człowieka. Człowieka? Co? Wie pan, no, w zespole adwokackim czasem przydałby się protokolant, sekretarka albo sprzątaczka, no ale człowiek... Aha, pan, nie, no... to dziękuję. No. Po prostu czasem marzę głównej roli, no. No, a niepotrzebnie. Są ludzie stworzeni do wyższych celów i odwrotnie. Czyli? No, jak tak na pana patrzę, to odwrotnie, no. Ale rozumiem, że każdy chciałby osiągnąć satysfakcję i właśnie dla takich mamy rewolucyjny pomysł. Ja w tej sprawie między innymi. No, tak? No, przychodzą do nas też sfrustrowani aktorzy, którzy chcą być nie tylko drugim halabardnikiem, wie pan, statysta, tłum, zwiegowisko, widownia, czyli w napisach końcowych i inni. No tak, ale takich jest większość, a każdy ma jakąś ambicję. Ja właśnie słyszałem, że Dyskrecja zaproponowała dla ambitnych na festiwalu filmowym w Gdyni nową taką kategorię do nagradzania za rolę pięcioplanową. No właśnie. No. Proszę pana, panie mecenasie, ja osobiście znam aktorów, których warto by nominować na przykład za najlepsze kichnięcie w przedziale, taki MK niejaki, za najlepsze chrapanie w sąsiedniej sypialni, JB, za niepowtarzalne zbieganie ze schodów drewnianych kręconych, proszę pana, AS. Ale co to za kryptonimy? No, no to są no, pierwsze litery imion i nazwisk, przecież nazwiska na razie to tajemnica, prawda? Aha, no. Bo wie pan, to przypomina, J-E-U, tak, to trochę przypomina kroniki kryminalne. Podejrzana o pobicie aktora
Aktorka Katarzyna Wu, zresztą nominowana w kategorii emocjonalne odgłosy orgazmu w serialu S jak Sex. Tak, no. znam, tak. To jest taki patent, że nazwisko niby się ukrywa, chodzi o ochronę danych, ale podaje się tyle informacji, żeby delikwenta łatwo zidentyfikować. Pamięta pan, najsłynniejszy to był podejrzany Przemysław W, syn prezydenta. No, dobrze. Panie Jacku, ale wracając do filmu, to mało kto sobie zdaje sprawę, że bez tych dźwięków, tupnięć, szelestów, półsekundowych mignięć, filmy byłyby ubogie i jałowe. No może. No, najlepszy dowód. Bezpański, bezdomny piesek Brutus ze Zgierza, który mignął na piątym planie oscarowej Idy, został celebrytą i Polski Instytut Sztuki Filmowej przygotowuje dla niego specjalny scenariusz. Naprawdę? Tak. Być może rola nawet Karuska. Wow. Albo psa cywila. No. Ale może pan już wie, kto będzie podkładał dźwięk merdania ogonkiem, bo wie pan, ja potrafię, ja się uczyłem kiedyś. No. Dam cynk, panie Jacku, dam cynk. Jak tylko coś będę wiedział, to oczywiście dam. Ale niech pan posłucha. No. Super. No, żeby zaistnieć nawet w roli pięcioplanowej, trzeba mieć już jednak jakieś osiągnięcia. To merdanie. A pan nie co? No co? Chodzę na różne castingi, merdam, No się pan cieszy, że stale wygrywa pan ten jeden. Na klienta zespołu adwokackiego Dyskrecja w serialu radiowym, no. Wczoraj odrzuciłem innego aktora, zresztą nominowanego w kategorii pięcioplanowa rola telewizyjna, za przekonywujący udział w reklamie pokarmu dla kota, kategoria prawa ręka. Co to znaczy, bo ja się pogubiłem? No, zagrał nie pokarm, nie kota, tylko rękę, no, która podaje miseczkę. No, mógł ją wyrwać, nie? A podał. A ładnie podał, podobno. No nie wiem, czy taka nagroda pocieszenia to wystarczy. Sfrustrowanych i niezadowolonych przybywa, nie wiem, czy pan zauważył. W innej dziedzinie weźmy. Po ustaleniu na przykład kolejności na listach wyborczych spodziewana jest fala masowych samobójstw. Panie Jacku, no w aktualnie granym serialu pod tytułem Kampania Buraczana, czyli zapasy kobiet w błocie, kopanie i kłucie mile widziane. No, ładne. No, wszystkie główne role są już obsadzone. Tak? Drugoplanowe damskie i pierwszoplanowa męska. A tak, to wiem. Stronniczy sędzia, który obstawia tylko jedną zawodniczkę. No, bo i tak najważniejszy jest scenariusz. A kto pisze scenariusz? A to nie reżyser jest najważniejszy? No, reżyser ten najważniejszy już dawno powiedział. Nie lękajcie się. Ostatni będą pierwszymi. I co tu powiedzieć? Wystarczy amen. I gotóweczka, panie Jacku, no. Kiedy wreszcie wysprzątamy, jak podwórko ziemię całą, kiedy staną się czyste nad śnieg strychy, góry z dolinami, kiedy tchniemy trochę wiary, pełne smutku oceany, gdy rozpocznie się wielki bal dla dziewczynek z zapałkami. Głód szarańcza katarsienny precz odfrunął z kontynentów, kiedy żebrak czy pan będzie miał własny okręt w czasy w siodle, w czas wiosennej bzu zamieci. W OSZ-cie i w powiecie będą pili podziemską oś marynarze, kuglarze, poeci. Gdy stanie się ziemia jak cudowny, bezpłatny teatr, wzlecimy wszyscy gdzieś hen ku konstelacjom. My wieczorowo, panie, z trwałą ondulacją, by zachwyceni z głową w niebo zadartą skandować głośno autor, 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 aż uraduje się dobry Bóg, powie wzruszony, a jednak było warto trochę potrudzić się te 7 dni. Będziemy wołać autor, autor, autor. Będziemy wołać autor, autor bis. Będziemy wołać
wołać autor, autor, autor. Będziemy wołać autor, autor bis. Będziemy wołać autor, autor, autor. Będziemy wołać autor, autor bis. Bezstronny, acz niejednostronny przegląd stron internetowych. No, wzrasta sprzedaż gruszek w internecie. Najbardziej popularnym gatunkiem tego owocu rozprowadzanym przez sieciowe warzywniaki jest telekonferencja. Dużym zainteresowaniem cieszą się też gruszki w papiele, o którym powiadają, że go zjadły myszy. Nadal trwają wysiłki polityków, historyków, dziennikarzy i twórców z różnych dziedzin kultury i sztuki zmierzające do dopisania Niemiec do państw koalicji antyhitlerowskiej. Ma się to podobno odbyć kosztem Polski, która z tej listy zostanie skreślona. No, w tej sytuacji wydaje się, że ze złotego pociągu przypadnie nam tylko węglarka od lokomotywy. Dobre i to, węgiel to przecież polskie złoto. Tak, wielu konsumentów żali się na wzrastającą wadliwość sprzętu RTV, AGD, a także samochodów, które reklamowano, że są bez wad. No, to oczywiście klasyczne nieporozumienie. No, tak, no bo to, że towar jest sprzedawany bez wad, nie oznacza, że nie ma wad. Tak, oczywiście 23 wad w jednym egzemplarzu. Albo 23% całej produkcji. W butelce. A propos, postanowiliśmy ogłosić w zespole adwokackim Dyskrecja konkurs ważenia piwa. No właśnie, no. Proszę przesyłać na nasz adres butelki i puszki z piwem, najlepiej rzemieślniczym lub z małych browarów przyklasztornych, najchętniej polskich, niemieckich lub francuskich. Tak. My to piwo zważymy i o wynikach powiadomimy na antenie. Tak, no pomiary zostaną wykonane za pomocą precyzyjnej wagi elektronicznej, a zwycięży piwo najcięższe. Wchodzimy teraz tu na jeden z czołowych portali ekologicznych i mamy wiadomości ekologiczne dla państwa. Tak, że pobito ekologa i bynajmniej nie za to, że żądał zamknięcia wszystkich elektrowni atomowych w Polsce. Zdarzyło się to na dodatek w jego własnym domu i pobity został przez żonę też własną. No właśnie. To ciekawa historia i dlatego chcemy się podzielić nią z państwem. Otóż ekolog, ten nasz kolega... Tak, no cześć. Cześć, cześć. Maciek, pozdrawiamy cię z anteny. Nasz kolega wrócił późno do domu i na pytanie, gdzie był, odpowiedział, że w klubie Gongo. No, sprowadzony do parteru i poddany łomotowi, dopiero na drugi dzień zdołał wyjaśnić żonie na piśmie, bo zdrutowana szczęka nie pozwalała mu mówić, że chodziło o dyskusyjny klub ekologów zwany Gongo. I że Gongo to wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych, objęty u nas ścisłą ochroną gatunkową. Pikanterii tej całej sprawy dodał fakt, że Gongo po łacinie to... Bucefala clangula. A Maciek był pomysłodawcą nazwy owego klubu. Adres klubu Gongo, G-O-G-O-U. Nie mylić z Gongo. I na tym kończymy nasz bezstronny, acz niejednostronny przegląd stron internetowych. Jak z pewnością państwo zauważyliście, zabrakło w dzisiejszym przeglądzie wiadomości gendera. Niestety redaktor odpowiedzialny za ten segment przeglądu musiał zrezygnować ze stanowiska po tym, gdy stwierdził na antenie, że jedynym zajęciem ideologów gender jest tępienie tych, którzy o gender nigdy nie słyszeli albo nie chcą słyszeć. No, z tego co wiemy, ma teraz w planie blog o seksie banalnym, a my na jakiś czas mamy spokój. On wszystko ma, fortunę i psa, przepiękną willę z salonem dla gości, dwie fermy kur i zdrowie jak tur. Lecz nie ma szczęścia do miłości. W nauce też on nie jest głąb. Wynalazł silnik o kosmicznej pojemności, Nobel tuż, tuż, bukiet róż. Co z tego, kiedy nie masz szczęścia do miłości? Bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce. Bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 ho. I jeszcze więcej. Bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce, bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 ho. I jeszcze więcej. Ma wieczny fart, siada do kart, w skarpetkach puszcza miliarderów dwóch z Otwocka. Potem bez trosk idzie pod kiosk i od nich chcenia trafia szóstkę w totolotka. Piękny jak kalif, ma dwie stacje paliw, czasem w haremie puści milion złotych w kości. Ma cztery żony, dwie kochanki, czapkę, szalik. Lecz nie ma szczęścia do miłości. Bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce. Bo miłość to ho, 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 ho.
ho, 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 i jeszcze więcej, bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce, bo miłość to ho, 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 ho. I jeszcze więcej. Zaś pewien brodacz, prosty rogów kopacz, częściowo piękny, choć bez zębów w przodu, jemu w te klocki żaden nie dorówna. Kopity lgną do niej jak muchy do miodu. Jeden po ciemku nurza się w występku, drugi nie pije, umartwia się i pości. Lecz w gruncie rzeczy to nie ma nic do rzeczy, kto ma lub nie ma szczęścia do miłości. Bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce, bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 ho. I jeszcze więcej, bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce, bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 ho. I jeszcze więcej. A miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce, bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Jeszcze więcej, bo miłość to ho, 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 ho. Krążą planety, pocą się ręce, bo miłość to ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Jeszcze więcej. Tymczasem żegnamy się już z Państwem. W programie wykorzystano piosenki z tekstami Andrzeja Błaszczyka, a udział wzięli Ewa Uryga, Kasia Meca, Zbyszek Rutkowski, Jacek Łapot oraz Zdzisław Zeman i Zbyszek Malecki. Do widzenia Państwu. Do widzenia bardzo. Powiedz mi tak poza anteną, za co poleciał Józek? Za kryptoreklamę. A konkretnie? No, nadawał na antenie za dużo Vivaldiego. No gdzie tu kryptoreklama? To nie można puszczać na przykład 4,5 roku? No można, ale nie wolno mówić, że to Vivaldi. Dyskrecja. Audycja nie zawierała lokowania.